Supergrupy to zazwyczaj są takie jednorazowe projekty. Najczęściej liderzy jakichś no znanych grup, kapel, wspólnie coś tworzą, mają jakiś tam cel w tym. Ale tak sobie myślę, że ich macierzyste kapele oraz tarcia pomiędzy właśnie taki, takimi silnymi jednostkami powodują, że dłużej zazwyczaj nie mogą ze sobą funkcjonować. Ale nieco inaczej było, a może nawet jest z tym zespołem. Przez lata powstało, przez lata powstało bardzo, no bardzo, no, kilka, kilka płyt zespół do dzisiaj coś wydaje, do dzisiaj koncertuje. I myślę, że o tym warto będzie opowiedzieć, czyli dwa tem, dwa trzy ich debiut płytowy. Okej. Okay. I już Was dzisiaj zapraszam na co na to, żebyście weszli na Facebook, gdzie znajdziecie metal boomera i tam też pokazuję często rzeczy, których, o których tutaj opowiadam, a nie jestem w stanie ich na przykład pokazać ani zaprezentować czasami muzycznie, czasami graficznie. Dzięki Wam za wszystkie komentarze, które dajecie. Ciekaw jestem co do tej płyty, bo może was wzbudzić kontrowersje, bo to przecież muzyka chrześcijańska. Przez duże K. <noise> Żartuję, jakby ktoś znowu w komentarzu powiedział: Przecież chrześcijaństwo się pisze przez CH. No pewnie, że się pisze, a co nie można mówić przez K. No dobra. Co tam jeszcze? Sklep, 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 sklep. metalboomer.capsul.pl, gdzie możecie zakupić dla siebie lub dla może kogoś znajomego jakiś prezent, koszulkę lub inny gadżet z moimi pomysłami na te grafiki. Dzięki za wszelkie suby. Zapraszajcie innych metalboomerów do posłuchania, bo oni na pewno też coś mają do powiedzenia. Dzisiaj, w tym, co będę mówił o zespole tak zwanym Tymoteuszu, będę korzystał z książki Radykalni Marcina Jakimowicza, czyli Radykalni z Budzym Dzikim Maleo i stopą rozmawia Marcin Jakimowicz, nie wiem, czy ta książka jest w ogóle gdzieś jeszcze dostępna. Ona jest, tu mam księgarnia Świętego Jacka Katowice 2002, ale ona została napisana. 97 roku, tak? Więc jak najbardziej się to metalo bumerskiego zjawiska nadaje. Do książki będę dzisiaj często zaglądał, więc dam ją sobie tutaj w pobliżu. Dla mnie historia różnych płyt płyt, o których opowiadam to nie jest tylko i wyłącznie muzyka. Żadna muzyka nie powstaje sama z siebie. Tutaj też zespół powstał z jakiejś przyczyny. Wiecie, to jest tak trochę jak można sobie posłuchać metaliki, na przykład powiedzieć sobie, Eee, czarna płyta to już nie metalika. Ale znów, jak poznasz historię trochę muzyków, to zrozumiesz, że to był ich świadomy wybór, że to był jakiś powód, to jakiś ich rozwój w środku, z którym możesz się nie zgadzać, ale to jest ich rozwój i ich życie. Tak samo było: load, reload, tak, to też były płyty, które z czegoś wyniknęły. Tak jak St. Hmm, anger, która jest hmm, często uznawana za jedną z gorszych płyt. Ja uważam, że jest bardzo ciekawą płytą, szczególnie jeżeli się pozna historię, którą jest na przykład w Monsters. Some kind of Monster, tak? Tak się nazywa ten. Ten dokument, który pokazuje, z czym się zmagali członkowie zespołu i dlaczego, w jakich warunkach ta płyta pusta. I nagle, przynajmniej dla mnie, zupełnie inaczej podchodzę do tej muzyki, tak? To nie chodzi tylko o muzykę. Życie to coś więcej niż tylko nagrywanie płyt. Tak kiedyś nazwałem, <grych> tak kiedyś nazwałem chyba ten, ten album. I ja myślę, że do wielu, do wielu rzeczy, osób i płyt właśnie tak bym podszedł. Życie to nie tylko nagrywanie muzyki, życie to coś więcej niż muzyka. Muzyka może coś tylko odzwierciedlać, coś, co już zafunkcjonowało. No i właśnie, i w taki sposób chciałem podejść też do muzyki Tymoteusza. Oczywiście, Tymoteusza można posadzić w klimacie tak zwanego rocka chrześcijańskiego lub metalu chrześcijańskiego, jakkolwiek to sobie dać, ale to jest naprawdę zbytnie uproszczenie. Można sobie powiedzieć, e, co ty tam, boomer, gadasz coś, to jakieś tutaj, wiecie, przyszki klerycy i grają. No nie, nie są to ani klerycy i nie tak sobie grają. To jest naprawdę tutaj. Bardzo ciekawa, eklektyczna muzyka z jednej strony, z drugiej strony, nawet jeżeli te teksty są wprost wzorowane albo dosłownie z Biblii, to nie zmienia to faktu, że za tym idzie jakieś zmiany w ich życiu i te zmiany potraktować tak po prostu po luźnemu, e, bo tam ktoś poszedł za Bogiem, bo coś, uważam, że to jest zbytnie uproszczenie, naprawdę. Przynajmniej ja tak do życia nie podchodzę, więc dla mnie to jest trochę więcej niż, niż takie zwykłe sobie machnięcie ręką. Nie ma o czym gadać. A właśnie, że jest o czym gadać. No tak, tekstowo oczywiście tu nie ma co wymyślać, to jest pod to, świetnie podpada pod taki nurt roku chrześcijańskiego. Ale muzycznie chciałbym spojrzeć też na ten zespół raz a dwa, chciałbym na to też spojrzeć z punktu widzenia ich zmian w życiu. I ta książka właśnie radykalnie Marcina Gimowicza świetnie to uzupełni wszystko. Dla mnie też swoją drogą jest ciekawe, jak można połączyć tak wyrazistych i mocnych liderów, jak Lica, tak? Sam Żlica, to już jest zadyma. Maleo, Budzy, plus kilka innych mniej lub bardziej znanych postaci, które myślę, że też mają swój charakterek, a jednak mimo wszystko to to zafunkcjonowało nie tylko na jednej płycie. I nie tylko na jednym koncercie. Płyta, przyjdź. Pierwsza płyta grupy 2 tm 23 no, wydałem Metal Mind Production, a dziw bierze, że takie szotonistyczne wydawnictwo wydało o rokach chrześcijańskiego. To był rok 97. Czym ta muzyka się charakteryzuje? No właśnie, to jest taka właśnie eklektyczna muzyka, czyli tam może dojrzeć i takie metalowe brzmienie takie ostre dosyć, um, uzupełniane różnymi takimi dzi 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 dziwnymi rzeczami, o których zaraz przeczytam, jakichś instrumentach, których nawet na pamięć nie znam, um, ale można też usłyszeć regę, można usłyszeć taką muzykę bardziej, nazwę to nawet kościelną, jeżeli to tak można określić, um, bardziej akustyczną, bardziej hipnotyczną, um, no, nie wiem. Okej, okay, ale przejdźmy, przejdźmy dalej, bo, bo się tak trochę można tu zawiesić. Co tu mamy? Ważną taką inspiracją jest tutaj muzyka. Mówiąc o muzyce kościelnej, mówię o muzyce związanej są w kościele katolickim takie... Wspólnoty, która nazywa się neokatechomenatami. I one mają takie charaktery, do których właśnie należą członkowie zespołu Tymoteusz, którym jest grana taka muzyka właśnie akustyczna, gitarowa, i to jest taka muzyka. Miałem okazję to kiedyś słyszeć też również na żywo. Ta muzyka jest taka bardzo monotonna i taka trochę hipnotyczna, z jakby z ciągłym powtarzaniem, takie ciudy, ale mantra, chociaż to nie do końca jest dobre określenie, bo mantra to jest często powtarzanie czegoś w kółko, tutaj aż tak bardzo to nie jest w kółko, to jest jakieś konkretne zwyczajne teksty, ale w jakiś sposób to może e, przypominać monotonnie, transowo ta płyta jest o tyle ciekawa, że ona jest zupełnie inna od kolejnych płyt, już na, na przykład druga płyta, moja ulubiona płyta e, jest dużo bardziej ostra i, i taka metalowa, dużo bardziej mi się ona podoba, natomiast ta jest warta zauważenia, bo ona była pierwsza Przeczytam skład. Skład jest szczególnie właśnie na tej pierwszej pucie bardzo szeroki. Tutaj sobie pozwolili, słuchajcie, kto tu jest? Jest Lica, jest Maleo, jest Budzy, jest Marcin Pośpieszalski, o nim będę tutaj często mówił. baską, traba, złotówka, pianiny, instrumenty perkusyjne. On tu naprawdę robi różnicę. Tomasz Geysz, perkusja. Uuu, panie, to już jest chłop, też znany. Robert Drężek, gitara, obecny Lux Joszko Broda. Słuchajcie, na czym on gra? Fujara Sałaśnikowa. Hmm? Fujara? Fujara sam, sam w sobie nie brzmi dobrze. A jeszcze Sałaśnikowa. Piszczałki. Fujara. Kolejna fujara. Już mamy dwie fujary. Postna, okaryna, dudy gajdy isteb... i stebniańskiego. Trombita beskicka, cokolwiek to jest. Róg sygnałowy drumla. O, to chyba wiem, co to jest drumla. Nijaka Angelika, śpiew. Ślimak. Mamy tu też ślimaka. Słuchajcie, ile tu jest drinkers. Dziki. Dziki. Konga. Kasia, bliżej nie śpiew, Lori Violet, śpiew, czyli ta osoba, która też śpiewała na jednej z płyt Icy Drinkers i razem z mężem tłumaczyli teksty Icy Drinkers, czy są poprawne. Ojciec Augustyn, śpiew, Adam Toczko, śpiew tam produkcja muzyczna, Adam Toczko jest znany już nam z no i mamy Grzegorz Piwkowski, high-end studio mastering. No dobrze. I teraz, żeby było, żeby było te, też jasne, ja was o tym uprzedzałem, ja będę też podchodził do tej muzyki trochę patrząc na przeżycia duchowe członków zespołu. Tak sobie myślę, że często jest tak, że e, ludzie mówią: Przeżyłem coś, coś jakiegoś, nie wiem, z jakiejś religii powiedzmy nam bardziej egzotyczne, jak buddyzm, jak coś i się tym chwalę. Ja myślę sobie, a dlaczego by się nie pochwalić, to, to co oni tutaj piszą, jest, to są naprawdę bardzo e, ciekawe rzeczy. Na przykład weźmiemy sobie, co niejaki buddyzm z armii e, powiedział. Pytanie jest takie, śpiewasz w tym Otyuszu? opowiedz coś o tym zespole, skąd wziął się pomysł, jest w nim aż trzech liderów. Jak się dogadaliście? Hmm? Czyli to, co mówię? Pomysł padł mi do głowy ponad dwa lata temu razem z Darkiem Malejonkiem, Patrz stwierdziliśmy, że fajnie byłoby stworzyć wspólnie zespół chrześcijan. Taki zespół, który będzie wielbił Jezusa, w którym będą teksty z Pisma Świętego, muzyka będzie czadowa. Ten plan był przez ten czas w mojej głowie, ale nie, był za bardzo, nie było za bardzo z kim go zrealizować. No i nagle okazało się, że lica się nawrócił, że nawrócił się stopa. Marcin w się pośpieszalski się znalazł. Takie osoby jak my przyciągają się jak magnes, rodzą się przyjaźnie. Dość często rozmawialiśmy o tym pomyśle, ale to trzeba było poznańskiej organizacji. W swojej ręce wziął to licę, powiedział: Dosyć już tego gadania. Omówił termin, studia, termin prób. No i tak to się zaczęło. To budzy. Natomiast Maleo mówi coś takiego. Już tutaj przyjdziemy. <coughs> Przepraszam. Pytanie: Często występuje zarzut, że skoro już nawróciłeś się, powinieneś grać łagodniej, spokojniej. No tak, odpowiada. Ale wtedy nie byłoby to autentyczne, bo ja zawsze grałem taką muzykę. Rzecz rozbija się jednak nie o samą muzykę. Święty Jan pisze, że gdy Pan Bóg odezwał się o to mój synu miłowany, to ludzie myśl, wokoło myśleli, że huknął z nieba grom. Skoro Bóg może posługiwać się gromem, to podobnym, podobnie może to czynić mocną muzyką. Grom był przecież o wiele mocniejszy niż milion wzmacniaczy marszala. Takie to podejście było i założenie przy tej e, muzyce. Jak w ogóle zaczyna się? Przejdźmy do samej muzyki Genesis, czyli Genesis znaczy początek. To nie taki znany zespół rockowy. <grych> Tylko Genesis to oznacza początek. No, brzmi to tak niepokojąco na początek. No ale przecież właśnie ten początek powinien dać jakieś życie. No więc mamy ptaszki w następnym utworze, utwór Maranata. Teraz mówię, ptaszki, skowronki, łagodne trele i sepulturę, bo Pan Bóg na początku stworzył ptaszki i sepulturę. No właśnie, to akurat wiecie. Za chwilę usłyszymy też, wydaje mi się, że to lica. Tu taki przesterowany śpiewa. Zresztą no, cały utwór podpada pod jego stylistykę, więc to prawdopodobnie on. A szczególnie, że był to rok 97, czyli co tam było? Mieliśmy wtedy FlabJack, JC Planet Earth, i nawet jeżeli. Lica w tym nie specjalnie brała udziału. No to później było na przykład High Proof, został wydany. Więc to te okolice, gdzie oko lice. Tak to teraz lica, tak chyba ma na Instagramie. Oko lica. <laughs> taki suchard. Eee, więc następna płyta Tymoteusza będzie już bliższa. Więcej będzie takich dźwięków, ale na razie posłuchajmy, jak to brzmiało na pierwszej. I tu mamy właśnie tego prawie groźnie brzmiącego lice. Ciekawe jest to, że każdy utwór dosyć łatwo rozpoznać, który to z liderów mieszał, maczał, maczał w tym swoje paluchy, które miały największy wpływ. Na przykład mamy kolejną piosenkę o zacnym metalowym tytule Jezus jest Panem. I łatwo poznać, że mamy tutaj po prostu klimat armii, albo można też czy późniejszej trupiej czaszki. Słuchajcie w ogóle posłuchajcie tego jakby jeżeli nawet wam tekst nie odpowiada. Fajna perkusja i ten z tyłu wokal kobiecy. To robi fajny klimat, naprawdę. Ja. Okej, okay. mamy też w tym utworze takie ciekawe przerywniki ciszowe, jak ja sobie nazwałem. Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale u mnie właśnie już istnieje. Przerywniki ciszowe. Proszę bardzo. No, tak właśnie. A jeżeli przychodzimy do Budzego, to coś z książki Radykalni. O swoim doświadczeniu, więc to może być takie trochę trudne, bo to jest jego doświadczenie. Budzy mówi tak: To jest tak, że Jezus mnie woła, a na jego głos nie sposób nie odpowiedzieć. To tak jakby wołacie, najkochańsza i najpiękniejsza osoba. Człowiek wymienia totalnie. U mnie wygląda to tak, że w czasie koncertów promujących płytę legenda która zawiera elementy gnozy chrześcijańskiej. W czasie śpiewania niektórych piosenek zaczęły się ze mną dziać dziwne rzeczy. Pan Bóg zaczął robić mnie niespodzianki. Pamiętam, że działo się to przy śpiewaniu piosenek Podróż na Wschód i przebłysk. Podczas śpiewania zacząłem doznawać dziwnych stanów, nazwałbym je stanami mistycznymi, bo nie znam innego słowa, które by je wiernie oddało. Były to stany takiej duchowej przyjemności i zachwytu. I miałem taki głos w sercu, że gdy śpiewam Podróż na Wschód, to tym wschodem jest Jezus. Takie miałem poznanie. Albo śpiewając Światło, Świeć, Światło, Prowadź mnie, Jakiś głos mi mówił, że tym światłem jest Jezus Chrystus. Cokolwiek byśmy o tym nie myśleli, wydaje mi się, że mówią to dosyć poważni ludzie i to, co doświadczyli, było w jakiś sposób dla nich poważne. Następny utwór, Psalm 8, nieco podobny w klimacie do tej poprzedniej piosenki, z tym, że jeszcze wolniej. No nie ma tutaj już tak, że jest powtarzane jedno zdanie w kółko, bardziej jest rozwinięty tekst słowa psalmu ósmego. Jak dobrze się przysłuchacie, to macie tutaj rewelacyjny bas w tle. Jakieś dźwięki, jakieś, nie wiem, flażolety, perkusja, która tu robi robotę. Wiele niesamowitych rzeczy dzieje się gdzieś w tle tej piosenki. Myślę sobie, jakby takie dźwięki były w kościele, nam mszy, to pewno by to przyciągnęło dużo większą rzeszę koneserów. O Boże nasz. Jak Twy imię po wszystkiej ziemi. No i to, co będę powtarzał, kolejny zaraz dam fragment Bas, pospiszowskiego tutaj robi roboty. Ale co on tu robi? Taki dłuższy fragment. A w tle jeszcze taka perkusja. To jest smakowite naprawdę. Wiadomo o tym, ponieważ w przyszłych projektach tego zespołu już będzie dużo mniej, a czasami już w ogóle tego typu klimatów. tak? Tutaj na tej pierwszej płycie no, pozwolili sobie na większy skład. Ten skład już później no, nie, był, nie mógł tak często być, więc tutaj pozwolili sobie ponagrywać bardzo, bardzo różne rzeczy. Bas pośpieszarskiego no, cały czas on tu, tu, tu robi robotę. Wow. No dobra, przejdźmy dalej. Przepraszam, skoro mieliśmy już lice, mieliśmy już budzego, no to zostaje nam Maleo, a Maleo to w tamtym czasie szczególnie hołk. No to mamy hołka, proszę bardzo. Tak właśnie to brzmi. Nie ma na tej płycie za dużo sol, sol, sol gitarowych, sol, sol, to, sol to nie sol, sol, sol Solówek? gitarowych, więc cieszmy się z tego, co jest. I z takich na przykład niecodziennych popisów ala Tom Morello z Rage Against the Machine, proszę. Nie mówcie, że to wam się nie podobało. To jest naprawdę ciekawe. Perkusja. A gdy dochodzi jeszcze bas, to już jest normalnie majstersztyk dla koneserów. Ach, pięknie. Cudna sprawa. No ale przejdźmy trochę do przeżyć samych muzyków. Jest tu też dziki, dziki, który e, może nie tyle bym go nazwał muzykiem, no nie, no, to jest źródło powiedzenie, też, też jest jakimś muzykiem, ale bardziej on jest znany po prostu z takim środowiskiem anarchistycznym, punkowym. I dziki w tej książce mówi coś takiego, mam tutaj zapisane, żebym się tylko nie pomylił, jest. Była to taka sytuacja, że był to taki moment, gdy jeszcze nie za bardzo w tego Boga wierzył. No i pewni ludzie Byli na jakiejś pewnej mszy, takiej nietypowej mszy, której ludzie modlili się nad nim. No i nagle czytam cytuję, oni modlili się nade mnie, nagle ten klęczący braciszek powiedział Pan Jezus chce ci coś powiedzieć. A ja się spytałem, co? A on mówi, mam dla Ciebie przygotowaną miłość, jakiej nigdy nie zaznałeś. A ja, idiota, pomyślałem sobie, że zakocha się we mnie taka bardzo ładna dziewczyna, której się kiedyś podkochiwałem. Śmiech, no Po prostu byłem taki świeży, że nie podejrzewałem nawet tego, że to może być miłość Boga dla mnie. Największa miłość, jaka tylko istnieje na świecie. Chodziło mi tylko o to, żeby dziewczyna się we mnie zakochała. I myślałem, że ta miłość, która daje mi Pan Bóg, to właśnie ta panienka. Haha, nie no starej litości! Boże, jak potem to zrozumiałem, to tak się z siebie śmiałem, że do dzisiaj nie mogę przestać się śmiać. Może to kogoś śmieszy, może nie, to są przeżycia. Ale y, tutaj też jedną rzecz chciałem powiedzieć, no bo mówimy to o Maleo, bo to jest jakby jego utwór. Więc Maleo wypowiada się w taki bardzo ciekawy y, sposób, też o, o muzyce Tymoteusza. I o swoim takim może podejściu bardziej. Jest w Starym Testamencie taki fragment, kiedy król Dawid szedł na wojnę z Filistynami i nie miał miecza. Kiedy poprosił kapłana o miecz, ten powiedział jest tylko miecz Goliata, którego zabiłeś. A wtedy Dawid wziął miecz i powiedział jest to najlepszy miecz. Zobaczyłem, że muzyka rockowa jest takim mieczem. Goliata, który Bóg dał w moje ręce. Dzięki muzyce rockowej możemy teraz ewangelizować młodych ludzi i wyrywać ich ze szponów ciemności, bo muzyka rockowa ma wielki wpływ na ludzi. Do tej pory była ona właściwie w rękach diabła. Wierzę w to, że wielu młodych ludzi nawróci się dzięki muzyce rockowej. Ja oddałem cały swój zespół, całe moje życie temu celowi. I pewnie to jest też powód, myślę sobie, taki nadrzędny, który powoduje, że Tymoteusz utrzymał się tak długo i że nie był to tylko jednorazowy projekt. To, co trzyma tych liderów, co trzyma muzyków, jest, myślę, dużo głębsze niż jakiś taki zwykły, jednorazowy cel, na przykład pomoc dzieciom w Afryce. Nie, żeby pomoc dzieciom w Afryce była czymś złym, ale często to nie jest projekt, który mógłby nie wiadomo jak długo się utrzymać. Mamy tutaj taki kantyk trzech młodzieńców, bardzo długi utwór, dla mnie aż szczerze mówiąc za długi. On jest taki mocno hipnotyczny, taki aż wręcz mistyczny trochę nużący, szczerze mówiąc, na dłuższą metę, ale puszczę Wam choć urywek i opowiem coś, co wydaje mi się trochę ciekawsze niż sama tylko muzyka. Go, I na biegi, i na wieki wysławiajcie. I szczerze mówiąc, za dużo się tu więcej nie dzieje. To, co słyszeliście, to tak jest przez większość tego 8 minutowego utworu. Natomiast to, co może Was zaciekawić, może, nie musi, nie wiem, to jest to, że sam tekst to jest taka pewnego rodzaju modlitwa podziękowania. Ale to, że jest modlitwa podziękowania, to nic. Bardziej interesujący jest w ogóle, za co ta modlitwa. Otóż możemy to sobie przeczytać w Piśmie Świętym, że było sobie takich trzech ludzi, którzy zostali deportowani do Babilonii, takich trzech Izraelitów, Judejczyków właśnie, jakby ktoś dokładnie chciał wiedzieć. Jak widzicie, deportowanie do innego kraju to nie jest tylko pomysł Rosji w dzisiejszych czasach, ale był też pomysłem już wiele setek, a pewnie nawet tysięcy lat temu, żeby po prostu innych deportować do swojego kraju i ich tam włączyć. No wiecie, im więcej ludzi, tym, tym zazwyczaj lepiej, a tam rosną następne pokolenia i nagle przyrost naturalny dzieje się w ten sposób, że nie dostaje nikt 500+, plus, ale zabiera się inna osoba. To taki brutalny sposób na zwiększenie ilości osób w kraju. No i ci trzej ludzie, te pewni młodzieńcy, tu nazwani, trafili na dosyć daleko i wysoko, bo do, na dwór króla babilońskiego, król ten się nazywa Nabuchodonozor. Nabuchodonozor, możecie też tak kojarzyć z filmu Matrix, tam ten statek w pierwszej części, w pierwszej chyba nazywał się właśnie Nabuchodonozor. No, właśnie, był tam też niejaki prorok Daniel, też zresztą od Judejczyków. No i cała historia polega na tym, że ten król babiloński, po pierwsze, zmienił im imiona z takich brzmiąco hebrajskich na bardziej ichne, czyli babilońskie. Czyli jeden, jeden, jeden nazwał się Szadrak, drugi Meszak, a trzeci Abydnego. Nie, nie, każ, nie każcie mi powtarzać, już nie pamiętam. No się okazało, że oni dosyć ci ludzie bardzo na tym dworze całym królewskim wiele się nauczyli, byli dosyć mądrzy i, i byli wyjątkowo tak pochlebnie traktowani przez króla. Dał im tam, wiecie, mogli być zwierzchnikami, takimi władcami nad pewnymi rejonami, tam prowincjami, więc całkiem, całkiem nieźle im się w życiu powodziło. Natomiast Nabuchodonozor. Stworzył pewien taki złoty posąg i stwierdził, że to jest taki właśnie pokłon. Trzeba stawiać, bo to jest taki właściwy Bóg, trzeba mu dawać ofiary i pokłony. Ale więc okazało się, że ci trzej młodzieńcy o tych dziwacznych imionach oraz niejaki prorok Daniel stwierdzili, że oni nie będą się nikomu pokłaniać, bo oni wierzą w Boga Jednego. I to nie jest ten złoty posąg. No, karą było wrzucenie do pieca. No, takie brutalne czasy były. Co ciekawe, ludzie, którzy. Wrzucali tych, tych, tych trzech, bo nie, nie proroka Daniela, ale tych trzech wrzucili do tego pieca. Okazało się, że oni zginęli, ponieważ od tego pieca szedł taki, taki wiecie, jak to się nazywa? Polska mowa, trudna mowa. Taki, taki gorąc, przepraszam, że oni, ci ludzie, którzy ich wrzucali, sami tego nie wytrzymali i umarli. To taka ciekawostka w ogóle. Od tego żaru, o żar! słowem mi brakowało, od tego żaru zginęli. Natomiast okazało się, że w tym piecu ci dwaj młodzieniaszki nic im się nie działo, nie spalali się, a dodatkowo pojawiła się czwarta osoba. A tą czwartą osobą był Anioł, który błogosławił Boga, i tak właśnie stąd ta pieś się wzięła. No i król Nabuchodonozor wtedy też się nawrócił, powiedział, że. Tylko jest taki jeden Bóg, który może coś takiego zrobić. Jest stąd ta pieśń tych młodziniaszków. Czyli kantyk trzech młodzieńców. Historia pewnie trochę ciekawsza nawet niż, myślę, sama <śmów> piosenka. E, mamy kolejną piosenkę i znów maleo w wersji. wersji Hulk, tak? No i proszę bardzo. No, no. Czekaj. miłość <śmów>

bardzo to ciekawie brzmi. Ale dojdźmy co Maleo, bo powiem wam, nie wszystkie utwory są, nie jest może to zły utwór, ale żeby tak jakoś bardzo mnie kręcił. Natomiast ciekawe są różne historie, które opowiada Maleo. Na przykład, gdy umarł mój przyjaciel Bartek, przyszedł do mnie mój kolega i przyniósł LSD w kryształkach. LSD 25, najmocniejsze ze wszystkich. Ten kumpel leczył się psychiatrycznie i poczułem, że lepiej byłoby, gdyby on tego nie zjadł. Dlatego wyrwałem mu to z ręki zjadłem wszystkie. Nie wiem, ile tego było. Sześć? Siedem? Zaczęło się piekło. Pierwszy raz dotknąłem piekła. Nie jest to metafora. Okazało się, że te tabletki LSD były przywiezione przez jakichś buddyjskich mnichów i solidnie omantrowane, omantrowane w cudzysłowie. Total, nie wiem, jak to jest możliwe, ale doświadczyłem tego, że gdy zjadłem te tabletki, to ściągnęły na siebie te wszystkie omantrowane złe duchy. Doświadczyłem piekła. Zmieniłem się w jakiegoś Frankensteina, z oczu wystrzeliły mi snopy światła, zamiast swojego odbicia w lustrze widziałem jakiegoś robota. To bardzo długo trwało. Poczułem, zaczęły we mnie wstępować jakieś obce siły. Czułem się tak silny, że mógłbym wyrwać ten kaloryfer. Były dziwne sytuacje, wszedł do mnie koleś, stanął drzwiach, a jak do niego mówi, nie zrobię tego, o co prosisz. On totalnie zaskoczony. A skąd wiesz, że o to chcę cię prosić? Miałem jakiś dar jasnowidzenia. Telepatii. Koleś siada, ja zacząłem mu opowiadać jakieś wizje o końcu świata. On otworzył usta z zdziwieniem i wydusił: Mów, mów, wszystko, poczułem, że zaatakowałem je, złe moce. No i tam dalej trochę pominę, nie, nie będę wam czytał całej historii, ale w jednym właśnie z takich momentów Maleo mówi: w takim trudnych momentów, gdzie, gdzie poczuł, że coś po prostu te narkotyki już mu mieszają w głowie. W tym momencie zobaczyłem słowo Jezus, które spostrzegłem jak taki krótki błysk. Chwyciłem się tego jak tonący brzydki i dosłownie z głębi serca zacząłem krzyczeć, Jezu ratuj mnie. I dosłownie fizycznie odczułem jak Jezus podał mi rękę i wyciągnął mnie z tego diabelskiego kręgu. Ten strach trzymał mnie jeszcze przez kilka dni. Zacząłem ubierać się na biało, na twarzach innych ludzi widziałem demony. Jak na obrazach widzi się schizofreników, ludzi opętanych z wielkimi wybałuszonymi oczami. Oczami. Tak ja dostrzegłem innych. Całą noc czytałem wtedy Pismo Święte. Bałem się pójść nawet do ubikacji. Trzymałem w ręku Biblię, nie spałem przez kilka dni. Wtedy przysiągłem sobie, że nigdy już tego nie zrobię. Ciekawe doświadczenia. Ciekawe doświadczenie, tak jak mówię, możecie różnie do tego podchodzić, stwierdzić, że to jakieś głupoty, ale nie, nie zmienia to faktu, że coś jednak się wydarzyło w życiu a, tych ludzi. Maleo, to był Maleo, a później mamy utwór o wdzięcznej nazwie Benedictus, i mamy tutaj takie hmm, ciekawe, metalowo funkujące rytmy. O, tego tu jeszcze nie było. Refren w ogóle taki trochę dziwny dla mnie, taki alelujowaty. Tam ciągle słowo aleluja się pojawia. O co chodzi? No i nie zabrakło oczywiście też świetnego sola basowego. Tak jak mówię, ten bas tu rozwala system. A jest świetna muzyka, naprawdę, świetna. tak. Ten, ten funk mnie tu, mnie tu przekonuje bardzo mocno. To mogłoby być Red Hot, czyli Peppers. Eee, kolejny utwór w obliczu eee, Tym razem takie regałowe oblicze Malejonka. Słuchajcie, nie przepadam za regę, więc nie będę wam tu nawet fragmentu prezentował. Jak znaleje, znacie malejąka, jego jakąś piosenkę, chociaż jedną regę, to właśnie to jest. Wszystko takie samo. Dużo ciekawszym może być na przykład stopa. Stopa, nieżyjący już e, dzisiaj perkusista. Nie tylko Tymoteusza, a, a wielu innych też zespołów. To był człowiek, który tu na końcu książki opowiada. On jest taki, wszyscy inni tak dosyć barwnie opowiadają, tak się, że tak powiem, podniecają tym wszystkim. On, jeden, jest taki bardzo stonowany tym wszystkim, ale też myślę, że jego doświadczenia życiowe pokazały, że nie, no nie wszystko jest takie ładne, piękne, proste. Fragment. Patrzę na Jezusa Chrystusa na krzyżu i widzę samo miłosierdzie. On umarł za mnie. Kim ja kurczę jestem, że ktoś za mnie umiera taką śmiercią? I co bym pięknego nie zrobił? Jezus umarł na krzyżu. Widzę, że Jezus stał. Ja go doświadczyłem w trakcie śmierci, bo gdy umarła moja żona, ja umierałem wraz z nią. Byłem chodzącym trupem. I przyszedł pan Jezus, który został ukrzyżowany, przybity do krzyża. Nie, wiedziałem, nie widziałem go. Nie wiem, jak on wygląda. Ale przyszedł do mnie ze swoim pokojem, radością, przede wszystkim z życiem, bo ja dopiero teraz zacząłem żyć strasznie dramatyczne, traumatyczne przeżycia, które, które przeszli członkowie Tymoteusza i ich doświadczenia jednocześnie duchowe. Polecam się zapoznać z książką. Możesz różnie do tego podchodzić w rzeczywistości, ale warto ją poznać, bo jest to część po prostu jakiegoś naszego życia. To był st stopa. A tu teraz mamy, patrzę, patrzę co, mamy w dodatkę. Magnifikat. Taki mocniejszy fragment ze świetną perkusją. Jakby ktoś miał oczywiście wątpliwości, to kolejna modlitwa, a tym razem ta modlitwa niejakiej Mary, której ja nie opowiedział, że została wybrana na Matkę Jezusa. Niedługo święta Bożego Narodzenia, więc co? Taka prawie że kolenda. E, no, pewnie niedaleko od kolendy, ale prawie że kolenda, więc co tam? I jeszcze powrócę do niej jakiego stopy. Ta pustka. Okej, okay, może najpierw pytanie. Wróćmy do stanu totalnej pustki, jakiej doświadczyłeś. Jak pan Bóg zaczął się tobie objawiać? Mocno, radykalnie czy subtelnie? Delikatnie. Ta pustka, której doświadczyłem, była czymś takim, jakby człowiek biegł. Nie gnał na koniu, ale biegł. Biegł, biegł. I nagle dotarł do ściany, która zamyka ślepą liczkę. I już wszystko się skończyło. Wrócić się nie da ani w lewo, ani w prawo. Żadnej pomocy znikąd. Znajomi, którzy do mnie wtedy przychodzili, nie. Przepraszam, znajomi, którzy do mnie wtedy przychodzili, nie przychodzili, dzięki Bogu, po to, żeby porozmawiać, ani pocieszać. Oni po prostu wpadli na chwilę, by posiedzieć. I za tym dziękuję. Bóg organizował to wszystko tak, że na ulicy Długiej zaczął się odbywać czuwanie. I ja, w swojej bezsilności, niemocy, żygając już swoim czterema ścianami, powiedziałem: Weźcie mnie ze sobą gdziekolwiek. Bezwiednie, zupełnie poszedłem tam. I zaczęło się. Człowiek, który, który doszedł do samego dna do samego dna rozpaczy, pewnie gdzieś musiał dojść, żeby odkryć, że jest w życiu coś więcej. Natomiast no pełno tutaj tych modlitw. Słuchajcie, chyba mnie tu zarżniecie. Pełno tutaj tych modlitw w tych piosenkach z Money", czyli modlitwa Jezusa do Boga przed tym, nim go pojmali. Więc to, co usłyszycie tutaj, jest taki falujący wokal, udręczony. Refren tylko jeszcze pogłębia ten stan. A słuchajmy chociaż fragmentów. No i na sam koniec mamy utwór nieoczywisty, kompletnie nieoczywisty. Ja bym go przypisał przede wszystkim Licy. Dlaczego? Ponieważ ponieważ Arkanego powstała chyba później, tak? Arkanego. Ten utwór jest taki właśnie bezpretensjonalny, taka Arkanego, no mi nic innego nie przychodzi do głowy. Co byś nie sądził o jak o, o <laughs> chyba głównemu na myśli, co byś nie sądził o tekście, ta melodia zostaje na długo w głowie. Ja wiem, że po latach. Ja, ja po prostu lubię tę melodię. Ona jest tak fajnie, tak fajnie opisuje. U mnie ona dziś została po prostu na lata. Bezpretensjonalne są. <laughs> Szemaj Izrael, czyli słuchaj Izraelu. Maleo, jeszcze na koniec, maleo. Tak było ze mną, odkryłem Boga, gdy umierałem. Wtedy doświadczyłem Jego wielkiej mocy i łaski. To było niesamowite. A pojęcie o jednej ważnej rzeczy. Następnego dnia, gdy Bóg mnie uratował, Podszedłem do tego malutkiego łóżeczka, leżała w nim Kasia. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem tajemnicę Jezusa. Jego moc jest w słabości. Malutka, niewinna istotka. Moja Kasia jest symbolem czystości. Ma moc, by zwyciężyć największe siły zła. Książka radykalni Marcina Jakimowicza. Czy wiecie, że grupa otrzymała za tą płytę nominację do Fryderyka w roku w kategorii album Rock, Hard and Hej! Co ciekawe, ta płyta dostała się do niejakiego Jana Pawła II, który bardzo ją polubił. <laughs> to ci dopiero najlepsza recenzja na świecie. Dobrze, to co myślę jest warte jeszcze opowiedzenia. 2TM23 to taki ojciec chrzestny Lux Torpedy. Ponieważ z czasem zaczęło ubywać trochę członków zespołu, spotykali się oni gdzieś na koncertach, no i jest tam, jak czytałem, sporo ich tam było, tak? Więc bardziej się zaczął klarować taki, wiecie, że był Lica, wiadomo, był Budzy, był Maleo, bo to oni to tam głównie śpiewali, no ale skład instrumentalny zaczął dochodzić do tego, że, że był Kmieta, Drężmak i później jeszcze doszedł Krzyżyk, chociaż to już chyba to... Trochę, trochę później. No w każdym razie z tego składu później narodziła się Torpeda. Jakby chyba zabrakło po prostu członków zespołu, a, a muzycy byli nadal ci, więc powstała Torpeda. Co tu mamy? Jeden z członków zespołu, to chyba Budzy powiedział, Ty, to dzieło Boże, jeśli Bóg będzie chciał, byśmy grali dalej, to będziemy grali, a jeśli nie, to rozejdziemy się po domach, po armiach, hołkach, w WoW, kazikach i innych. Na koniec jeszcze chciałbym zupełnie taki bardzo króciutki, dwa zdania z książki książkiem przeczytać. To napisał niejaki ojciec Dariusz Cichor. Na koniec, słownie to jest ostatnie zdanie tej książki. Myślę, że dedykuję je wszystkim, którzy mają wątpliwości do tego, co ci właściwie muzycy ćpali, że tak, że się nawrócili, nagrali taką płytę. W tej książce znajdzie czytelnik wyznania tak osobiste i egzystencjalne, że nie tak ten byłoby je charakteryzować interpretować. Biorąc do ręki owe autentyczne i pokorne świadectwa, wypadnie również zastanowić się głęboko nad własnym stosunkiem do poruszanych tutaj spraw. I to tyle, jeżeli chodzi o książkę. Czy ta płyta się zestarzała? Hmm. W sumie to powiem, to zależy od tworu. Szczególnie te armiowate, o dziwo, um, mają jakby takie tendencje, że, że mogę powiedzieć, ej, tego się dzisiaj nadal dobrze słucha, te sepulturowate. Dobrze się słucha, ale tak już się dzisiaj nie gra. Natomiast ta perkusja i bas pośpieszalskiego, mm, to naprawdę jest różnica. To robi coś, co naprawdę, dlaczego warto to przesłuchać w ocenie. Zastanawiałem się czytać 6x6. 6, Dałbym jednak 5x6. Może kiedyś bym dał na początek tyle. Dzisiaj już tak trochę do tej płyty podchodzę, że jednak może trochę duży, za duży mishmash jest na tych płytach. Hm, tak przynajmniej sobie myślę, więc daję 5 na 6 Zapraszam Was do Facebooka i MetalBoomera, zapraszam Was na Spotify lub na YouTube, a też w zależności gdzie słuchacie i do wszystkich komentarzy oraz do sklepu metalboomer.capsul.pl, gdzie możecie znaleźć być może jakieś prezenty dla siebie lub swoich bliskich. A przed nami jeszcze kolejne płyty i powiem Wam tylko tak, jakoś w grudniu tak się w ogóle to odbywa, że... Będzie dużo takich płyt, o których jeszcze, o zespołach, może tak? O których jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, może Wam się spodoba, może nie spodoba, ale będą to jakieś nowości. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.